Do rozliczania PIT-u w Suwałkach zachęca Urząd Miasta. Płacąc podatki w Suwałkach, mieszkańcy współfinansują transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, rewitalizację zabytków, pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, budżet obywatelski, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia i inne ważne dziedziny funkcjonowania lokalnej społeczności. Prognozy na ten rok przewidują, że do kasy Suwalskiego Urzędu Miejskiego z podatku PIT trafi 70 milionów złotych. My zachęcamy, prosimy mieszkańców naszego miasta, żeby rozliczali się tutaj, bo to są nasze dochody. My te dochody oczywiście przeznaczamy na realizację różnych celów, na budowę infrastruktury, ale i również na cele społeczne. Aby podatek trafił do miejscowego samorządu, w rubryce dotyczącej zamieszkania na deklaracji podatkowej wystarczy wpisać Suwałki. Warto też pamiętać, że rozliczanie się w Suwałkach przynosi korzyści. A my się mieszkańcom takim odwdzięczymy tym, że będziemy po pierwsze teraz już od nowego roku zwolniliśmy z odpłatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu. Przedszkola w Suwałkach są bezpłatne. Natomiast w połowie roku w Suwałkach zacznie funkcjonować Suwalska Karta Mieszkańca. Będzie to dokument uprawniający Suwalczan rozliczających się w mieście do szeregu zniżek czy tańszych biletów. Bo my jako radni pewnie też jakieś dodatkowe propozycje będziemy mieli, bo rozmawiamy z ludźmi, rozmawiamy z mieszkańcami i zastanawiamy się, co można jeszcze takiego dołożyć. Czy mogą to być zniżki do aquaparku, czy mogą to być zniżki na jakieś imprezy. Ale wiem także, że dosyć dużo przedsiębiorców też chce się dołożyć i wejść w ten program. W planach jest, aby Suwalska Karta Mieszkańca miała 4 odsłony. Kartę mieszkańca, kartę seniora, kartę osoby niepełnosprawnej i kartę rodziny wielodzietnej. Miasto Suwałki przygotowuje się do budowy nowych dróg osiedlowych, które zaplanowano w budżecie miasta na ten rok. Koszt wszystkich inwestycji to ponad 10,5 miliona złotych. Już został ogłoszony przetarg na budowę ulicy Zastawie. W sumie w tym roku przebudowy doczeka się 10 dróg, jedna będzie zupełnie nowa. Do tej pory w ramach programu przebudowy dróg osiedlowych wiele udało się zrobić. Osiedle Hańcza praktycznie, prawie już jest zrobione. Wszystkie prawie drogi półutwardzane. Tam niektóre zadania jeszcze będą realizowane w tym bieżącym roku. Tam Katowicka, Wrocławska, między innymi Gorzowska ulica. Ale dużo zrobiliśmy na tym osiedlu. Osiedle Zielona Górka też wymaga jeszcze poprawy. Uporządkowane są też osiedle Staszica i Kamena. W tym roku końca przebudowy doczeka się ulica Zastawie. W poprzednim okresie ulica ta została znacząco przebudowana. Płyty w stronę ogrodu działkowego zostały zastąpione jezdnią, pojawiło się oświetlenie, pojawiła się ścieżka piesza. W tej chwili jesteśmy na etapie przedłużenia odcinka w kierunku tak zwanego osiedla Bieryły. Natomiast umowy na budowę ulic Włocławskiej, Legnickiej, Katowickiej i Gorzowskiej są już podpisane. Prace zakończą się w czerwcu. Jest też umowa na ulicę Krzywulka. Kolejne ulice, na które lada moment będą ogłaszane przetargi, to Falka, która wygrała w głosowaniu na suwalski budżet obywatelski, ulice Kazimierza Wielkiego i Bolesława Śmiałego, a także Mariana Piekarskiego.